Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Michalina potrząsnęła głową, odpychając od siebie natrętne myśli. Teraz nie było na to czasu. Musiała skupić się na drodze. Do przejechania było jeszcze prawie 100 kilometrów. Dzieci spały na tylnym siedzeniu. Jej mąż chrapał obok niej na siedzeniu pasażera. Od kilku miesięcy przestał prowadzić. Wolał siedzieć obok mnie, nie myśląc o wybojach na drodze, przepisach ruchu drogowego i bezczelnych kierowcach, którzy próbowali mnie przeciąć lub po prostu jechać po złej stronie drogi, ponieważ jego pas był cały zepsuty. Kolejną zaletą nieprowadzenia samochodu było to, że można było palić, pić i spać na drodze, z czego w pełni korzystał. Ogólnie rzecz biorąc, ostatnio wziął na siebie dużą odpowiedzialność za żonę. Zaniedbywał remonty, rzadko pamiętał o dzieciach, gdy Michalina zaczęła go strofować, nieczęsto też pamiętał o żonie, przeważnie tylko wtedy, gdy chciał coś zjeść i się przebrać. Za to często zaczynał komunikować się z butelką, zdobywał nowych przyjaciół i kumpli do picia. Już w domu, po położeniu dzieci spać, Michalina poważnie pomyślała o swoim życiu małżeńskim. 15 lat. Przypomniała sobie, jak na początku Damian przybiegał do niej z bukietami polnych kwiatów, a zimą przynosił jej małe, miękkie zabawki. Wszystko robili razem, od gotowania obiadu po pracę w ogrodzie. A wieczorami wychodzili na werandę domku i pili herbatę. Potem pojawiły się dzieci. Damian zaczął więcej pracować, Michalina zajęła się dziećmi i domem. Kiedy najmłodsze miało 2 lata, Damian został wyrzucony z pracy. Za picie. Pił już wcześniej, ale nie w pracy, tylko tutaj. Michalina cudem dostała dziecko do przedszkola i znalazła pracę. Damian też znalazł nową, ale nie na długo. To było tak, że miesiąc pracy, 2 miesiące przerwy. I jakoś tak się stało, że stopniowo cała opieka nad rodziną spadła na barki Michaliny. Kiedy to się zaczęło? Ja tak żyję od 10 lat. I po co? To pytanie wciąż sobie zadawała, ale odpowiedzi jeszcze nie znalazła. Poszła do kuchni, zrobiła sobie herbatę i myślała. Miłość? Przez ostatnie kilka lat jakoś się wycofała. W rzeczywistości daleko. Odeszła. Dzieci? Nie wygląda na to, żeby kochały i potrzebowały ojca. Pędzą do matki ze wszystkimi pytaniami i problemami. Dom? Wszystko zależy od Michaliny i wynajętej siły roboczej. Wszystkie narzędzia Damiana są pokryte kurzem. Pieniądze? Michalina uśmiechnęła się. Damian rzadko miał teraz pieniądze, a nawet wtedy je przepijał. Seks, a tak przy okazji. Kiedy? Michalina znów się uśmiechnęła. Jej rozmyślania przerwało wejście Damiana do kuchni. Dzisiaj był trzeźwy, jutro musiał pracować. Podjęła decyzję. Damian, weźmy rozwód. Znalazłaś sobie kogoś? Zabiję ciebie i jego. Kiedy mam szukać? Michalina westchnęła zmęczona. Nie wiem, co ty robisz w swojej pracy. Słowo praca zostało wypowiedziane pogardliwym tonem, mimo że to właśnie praca Michaliny utrzymywała rodzinę. Praca, Damian. Michalina zaczynała się nakręcać. I tak masz nas gdzieś. Dla ciebie priorytetem jest butelka, a ja mam dość wspierania cię. Teraz ty mówisz. A ode mnie chcesz tylko pieniędzy? Masz jakieś? Czy ja nie pracuję? Jaki jest sens twojej pracy? Przepijasz wszystko, co zarobisz. W każdym razie nie ma rozwodu. Nigdzie się nie wybieram, więc pójdę. Tylko spróbuj. Znajdę cię i zabiję. Michalina tylko potrząsnęła głową i poszła spać do pokoju dzieci. Następnego dnia Damian przyszedł po Michalinę z pracy. Przepraszam za wczoraj, ale po prostu nie jesteś wobec mnie fair. Kocham cię, a tobie nie wszystko się podoba. Damian, powiedziałam ci wczoraj wszystkie moje żale. Dostałeś tylko to, że nie chcą z tobą mieszkać. A to, dlaczego nie chcą z tobą mieszkać, zignorowałeś. Masz tylko 2 cele w życiu – upić się i być dobrze traktowanym. A o tym, że masz rodzinę i jakiekolwiek zobowiązania wobec niej, wolisz nie pamiętać. Niech Michalina się nad tym zastanowi. Dlaczego taki jesteś? Może się napijemy i pogodzimy? Damian próbował objąć Michalinę ramieniem, ale odtrąciła go. Pierdol się. Właśnie o tym mówię. Weźmy rozwód. Znajdziesz kogoś, kto zrozumie. Michalina, uśmiechnięta, kroiła kanapki. Była w świetnym nastroju. W końcu udało jej się zaoszczędzić dość pieniędzy na naprawę dachu, jeszcze trochę i by się zawalił. Dziś miała ekipę robotników z firmy budowlanej. Pokroiła DLA nich kanapki. Pani, daj mi trochę wody. W drzwiach uśmiechnął się młody chłopak. Tak, tak, marudziła Michalina. Może lemoniadę? Mam trochę kwasu chlebowego.
Nie, tylko wodę. Jeśli możesz wlać trochę więcej do butelki, przyniosę ją ze sobą. Gdy Michalina nalewała wodę, chłopak patrzył na nią bez skrępowania. Jego spojrzenie nie było oceniające czy pożądliwe, ale jakby patrzył na ulubioną rzecz, której pragnął od dawna. Mam na imię Mikołaj, powiedział facet, gdy Michalina podała mu butelkę. Potrząsnęła głową, mając nadzieję, że się nie rumieni. Mikołaj wyszedł. Pogoda dopisywała. Prace budowniczych postępowały szybko. I nadszedł dzień, kiedy wszystkie prace zostały zakończone. Michalina i Jakub, brygadzista, stali i podziwiali nowy dach. Dziękuję bardzo. Michalina powiedziała z uczuciem. Daj spokój. Nie zrobiliśmy tego DLA podziękowań. Nie dziękuj. Majster uśmiechnął się po ojcowsku. Powinnaś teraz kafelkować w dobry sposób. Na razie nic nie mamy. Michalina westchnęła smutno. Może w przyszłym roku. Porozmawiam z szefostwem. Raz zrobiliśmy to na raty. Zrobimy to teraz. Zapłacisz za zimę. Och, będę ci bardzo wdzięczna. To dobrze. Zadzwonię, gdybyś czegoś potrzebował. Mikołaj podszedł do Michaliny. Pójdziemy popływać nad jezioro? Powiedział do niej. Michalina zastanowiła się. Dzieci były na wsi u babci. Jej mąż po pijanemu też tam został. A dlaczego nie? Pomyślała i zgodziła się. Godzinę później byli już nad jeziorem. Mikołaj okazał się miłym, młodym człowiekiem. Poważny, kulturalny, spokojny. Nie robił żadnych lubieżnych aluzji ani nieskromnych ruchów, a Michalina, początkowo zdenerwowana, rozluźniła się. Gdy skończyli pływać, Mikołaj odwiózł ją do domu. Po pożegnaniu odjechał. Minął tydzień. Damian nadal cieszył się życiem. Michalina zamierzała pojechać na wieś sprawdzić, co z dziećmi. Do weekendu zostało kilka dni, więc postanowiła zrobić zakupy, kupić dzieciom nowe ubrania i gadżety. Wróciła do domu, gdy był już wieczór i była zdumiona. Przed domem leżały materiały budowlane, a na poboczu stał samochód Mikołaja. Czekałam na ciebie. Mam do ciebie zadzwonić? Michalina wpatrywała się w niego i w materiały. Tak zapomniałam wziąć twojego numeru, a Jakub poza strefą. Generalnie postanowiliśmy dać ci zwłokę. Jutro zaczniemy robić. Przywieźliśmy materiał, ale ciebie nie ma. Zostałem, żeby na ciebie poczekać. Dziękuję. Michalina była zarówno zaskoczona, jak i zadowolona. Napijesz się herbaty? Niespodziewanie sama się zaoferowała. Możesz mnie nawet nakarmić. Przez ciebie przegapiłam obiad. Dobrze, coś wymyślę. Ty się zastanów. Ja zaraz wracam. Pół godziny później siedzieli w kuchni, jedząc kolację, a wino, które przyniósł Mikołaj, nalewało się do kieliszków. Jakimś cudem Michalina opowiedziała Mikołajowi o wszystkich swoich problemach rodzinnych. Myślisz, że da się to wyleczyć? Zapytała go. Nie, zostaw go. Mikołaj powiedział trochę zbyt ostro. On nie pozwoli mi odejść. Chcesz, żebym ci pomógł? Jaką pomoc? Spakuj jego rzeczy, zawieź je do niego, a ja cię przed nim ochronię. Nie, nie chcę nikogo w to mieszać. To niesprawiedliwe. To nie fair siedzieć kobiecie na karku i domagać się szacunku. Przez niego nie możesz sobie na wiele pozwolić, a on się dobrze bawi. Nawiasem mówiąc, przez niego dzieci nie mają wszystkiego, co mogłyby mieć. Zastanów się. Pomogę ci. Żegnając się przy bramie, Mikołaj wziął Michalinę za ramiona. Michalina, naprawdę, pomyśl. Pomogę ci. Dlaczego? Zaschło jej w ustach. Zadurzyłaś się we mnie. Bardzo. I nie czekając na odpowiedź, Mikołaj przycisnął usta do jej warg. Nic nie mówiąc i nie odwracając się, podszedł szybko do samochodu i odjechał. Po prostu nie miałam zbyt wiele czasu. Pocieszała się Michalina. Tutaj i zrelaksowana. On ma jakieś 25 lat, a ja już jestem. I mam dzieci. Po co mu rozwódka z dwójką dzieci? Następnego dnia, gdy była jeszcze w pracy, przyjechali budowlańcy z Mikołajem. Po przywitaniu się poszli do pracy. Mikołaj się spóźnił. Podwiozę cię do pracy. Dzięki, mam samochód. Michalina, obraziłaś się? Po prostu nie jesteśmy parą, Mikołaj. Daj spokój. Skąd ty to możesz wiedzieć? Mam dzieci, męża i jestem 10 lat starsza od ciebie. To, co ty nazywasz mężem, już od dawna nie spełnia swojej roli. Zawsze je kochałam. Zawsze je kochałam. A moje 30 lat to znacznie mniej niż twoje? Michalina milczała. W końcu powiedziała. Daj mi czas, Mikołaju. W piątek rano Michalina rozmawiała z budowlańcami. Chciała wiedzieć, czy budowlańcy będą pracować w weekend, a jeśli tak, to czy zostawić im klucze do domu. Dowiedziawszy się, że nie ma takiej potrzeby, poszła do samochodu.
Na przednim siedzeniu pasażera leżał bukiet. Michalina próbowała wypatrywać Mikołaja, ale ten wyszedł już za dom. Gdy dojechała do pracy, Michalina nie spieszyła się z wysiadaniem z samochodu, z bukietu wystawała pocztówka. Zjemy coś na obiad? Wpadnę na chwilę. Zwykle Michalina nie zachęcała pewnych siebie mężczyzn, ale z jakiegoś powodu ucieszyła się. Mikołaj, zamyśliłam się. Nie ma sensu zaczynać związku, który jest skazany na porażkę. Ani ty, ani ja nie będziemy szczęśliwi. Jesteś jeszcze młody, znajdziesz normalną, wolną dziewczynę. Ja dziś jadę na wieś i pewnie wrócę z mężem. Siedzieli w kawiarni, Mikołaj milczał, a Michalina z jakiegoś zażenowania mówiła. Mówiła, mówiła. Kiedy masz urlop? Przerwał jej. Co to do cholery są wakacje? Michalina z zaskoczenia zaczęła się jąkać. Jedźmy nad morze. Mikołaj, czy ty postradałeś zmysły? Jakie morze? Mam dzieci i nie mam pieniędzy. Nie o to pytałem. Pytałem, kiedy masz wakacje i czy chcesz jechać nad morze. Moje wakacje są za 2 tygodnie. Chcę jechać nad morze, ale nie pojadę. Nie ma co robić. A ja wolę jechać nad morze z dziećmi. Nie ma problemu. Zajmę się wydatkami. I dziećmi też. Pakuj się. Nie, nie będę nikomu dłużny. Łącznie z tobą. Michalina podskoczyła i popędziła do wyjścia. W pracy dostała wiadomość. Jeśli zmienisz zdanie, zadzwoń do mnie. Będzie mi bardzo miło. Przez całą drogę do wioski Michalina rozmyślała o rozmowie z Mikołajem podczas lunchu. Podawała różne powody tego, co zrobiła. Zdawała sobie sprawę, że postąpiła słusznie i obwiniała się za to, co chciała zrobić. Chciała zostawić wszystko i uciec z Mikołajem. Gdziekolwiek. I niech wstydzi się i dręczy ją sumienie. Ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, przyzwoitości i obowiązkowi. To nie w porządku. Michalina jechała ze wsi z Damianem. On jak zwykle drzemał obok niej na siedzeniu pasażera. Michalina była coraz bardziej wściekła. Jakie to nie w porządku. Picie przez 2 tygodnie. Nie będzie mógł pracować. Znowu będzie żył ze mnie. Ona myśli, że tak ma być. Dobra robota. Prawie gotowe. Przynajmniej nasz dom będzie teraz wyglądał przyzwoicie. Damian naprawdę wierzył, że to jego sprawka. Co z tego, że jego żona popadła w długi? Przecież ludzie pracują, a ty potrafisz tylko snuć dalekosiężne plany, powiedziała zirytowana Michalina. Nie martw się. Pójdę do pracy i spłacimy wszystkie twoje długi. Aha, będziesz korzystał z tych wszystkich rzeczy, które kupiłem za swoje pieniądze, a długi będą moje. Przez następny tydzień Michalina prawie nie odzywała się do Damiana. Budowlańcy skończyli pracę i ku uciesze Michaliny odroczyli płatności do jesieni. Przynajmniej było trochę radości, pomyślała. Damian rozglądał się za pracą, ale nie mógł znaleźć pracy. Nie przyjmowali go do dobrze płatnej pracy, pytali o nauk i odrzucali. Nie chciał iść po kolejną pensję, bo uważał się za dobrego specjalistę, który nie zasługuje na małą pensję. Mikołaj kilka razy przyszedł do jej miejsca pracy i zaprosił ją na lunch. Przypominał jej o urlopie. Michalina przekierowywała rozmowę na inne tematy. Raz nawet poszła z nim na lunch. Wakacje zeszły na dalszy plan. Damian zaczął aktywnie planować, gdzie wydać pieniądze Michaliny na wakacje. Jak zwykle pojechali na wieś odwiedzić dzieci. Przed przyjazdem Damian poszedł zapalić z sąsiadem. Gdy godzinę później nie wrócił, Michalina poszła sprawdzić, co z nim. Tak jak się spodziewała, był już dość pijany i opowiedział sąsiadowi, jak prawie sam przeprowadził remont domu. Według niego wyglądało na to, że sam za niego zapłacił. Michalina, daj mi butelkę. Uczcijmy twoje święto. Pierdol się. Michalina odwróciła się i pospiesznie wróciła do dzieci, wybierając po drodze numer telefonu. Mikołaj, czy twoja oferta jest nadal aktualna? Oczywiście. Pociąg odjeżdża o 5 rano. Zdążysz? Michalina spojrzała na zegarek. 8 wieczorem. Zdążymy. Przyjadę po ciebie. Nie ma takiej potrzeby. Jeszcze nie wymyśliłam, jak wytłumaczyć cię dzieciom. W porządku. Przyślę po ciebie taksówkę o 4. Dziękuję, Mikołaju. Dziękuję. Ale ona już się wyłączyła. Michalina zawołała do dzieci. Kochani, mam dla was niespodziankę. Mama ma od dzisiaj wakacje, więc jedziemy nad morze. Hurra! Krzyknęły dzieci. A kiedy? A jak zdążycie się przygotować w 30 minut, to pojedziemy dzisiaj. Hurra! Dzieci rzuciły się do pakowania. Syn zatrzymał się i odwrócił. A tata? Tata już prawie miesiąc jest na wakacjach. Nic mu tu nie będzie. Reakcja syna bardzo ucieszyła Michalinę. Resztki wątpliwości wyparowały. Do domu dotarliśmy prawie o północy.
Zatrzymaliśmy się w sklepie spożywczym, aby kupić jedzenie na drogę. Córka zasnęła po drodze. Michalina nie obudziła jej, tylko zaniosła do domu na łóżeczku. Wjechała samochodem do garażu i zaczęła się pakować. Syn aktywnie jej pomagał, niestrudzenie rozmawiając. Widać było, że bardzo cieszy się na myśl o matce i zbliżającej się podróży. W ciągu 2 godzin walizki były spakowane. Postanowili coś przekąsić. Siedzieli więc pijąc herbatę i rozmawiając. O 3:30 Michalina obudziła córkę, pomogła jej przebrać się w ubrania podróżne i nakarmiła ją. Dokładnie o 4:00 podjechała taksówka. Po sprawdzeniu, czy wszystko jest wyłączone, zamknięte i zabrane, załadowali się do samochodu. Mikołaj czekał na nich na dworcu. Udawał, że nie zna Michaliny, ale podszedł i poprosił o przypilnowanie walizki podczas palenia. Dyskretnie wręczył Michalinie bilety. Kiedy wrócił, postanowił nawiązać znajomość. Dokąd jedziesz? Jaki pociąg? Wagon? Miejsce? Tak się złożyło, że jechali w tym samym przedziale. Mikołaj uprzejmie pomógł nowym znajomym załadować się do wagonu i zająć miejsce w przedziale. W trakcie podróży zaprzyjaźnił się z dziećmi, dzięki czemu Michalina poczuła się przy nim jeszcze swobodniej. A gdy po przyjeździe pojawiło się pytanie o nocleg, nikt nie oparł się propozycji Mikołaja, by zatrzymać się u jego krewnych. Jest tam osobny dom gościnny, dość daleko od domu właściciela. Poczujesz się dość odosobniony, a jednocześnie wszystko jest w pobliżu: ogród, grill, altana, plac zabaw, DLA, dzieci i basen. Krewni Mikołaja przywitali ich jak rodzinę. Chociaż pociąg przyjechał bardzo wcześnie, zanim dotarli na miejsce, stół był już nakryty i wszystko było gotowe w pensjonacie. Gdy już się rozgościli, zjedli, a Michalina położyła dzieci spać, by odpoczęły, podeszła do Mikołaja. Mikołaju, czuję się bardzo nieswojo w tej gościnie. Nie jestem krewną. Nie martw się. Oni tacy są ze wszystkimi. I w oczekiwaniu na następne pytanie Michaliny. Nie martw się o zapłatę. Wszystko jest już uzgodnione. Wieczorem pojechaliśmy nad morze. Dni mijały jeden po drugim. Wszyscy razem chodzili nad morze popływać, razem jedli śniadania, obiady i kolacje. Wieczorami, gdy dzieci zasypiały, Michalina spotykała się z Mikołajem w altance. Południowa noc pchała ją w jego ramiona. Pod koniec wakacji pogoda nagle się zepsuła. W drodze z nad morza do domu złapała ich ulewa. Wrócili do domu przemoczeni, ale szczęśliwi. Po nakarmieniu dzieci Michalina i Mikołaj usiedli na tarasie. Mikołaj przyniósł butelkę lokalnego wina i owoce z ogrodu. Siedzieli przytuleni do siebie, pili wino i patrzyli na deszcz. A Michalina podjęła decyzję. Niech się dzieje, co chce. Chce być szczęśliwa i pożądana, choćby przez krótki czas. Odwróciła się tak, że stanęła twarzą w twarz z Mikołajem. Zrozumiał bez słów. Wziął ją na ręce i zaniósł do sypialni. Rano Michalina obudziła się szczęśliwa. Czuła się, jakby z jej ramion spadł ogromny kamień. Mikołaj wszedł do pokoju. Dzieci się obudziły, umyły i jedzą śniadanie. Przyszedłem cię obudzić, bo naleśniki stygną. Michalina pobiegła wziąć prysznic. Mikołaj złapał ją w połowie drogi i razem wzięli prysznic. Wszystkie pozostałe dni wydawały się miesiącem miodowym, a noce były ich kontynuacją. Mamo, Mikołaj chyba się w tobie zakochał. Tak się na ciebie patrzy. Michalina nie wiedziała, co powiedzieć synowi. Kochanie, przecież mamy tatusia. Więc będziemy z nim cierpieć. Po co się męczyć? Bo wiecznie pijany, nie pracuje, a ty go utrzymujesz. Nie mogę zaprosić koleżanek, bo boję się, że zobaczą, jakiego mam tatę. Kochanie, obiecuję ci, że to naprawię. Tydzień później Michalina zaprosiła Mikołaja do siebie na kolację. Nie widywali się, a jedynie od czasu do czasu dzwonili do siebie. Mikołaj nie przyszedł z pustymi rękami, kwiaty, czekoladki, wino. Zestaw dżentelmena. Śmiejąc się, wręczył wszystko Michalinie. Michalina nie była w nastroju do żartów. W pociągu podjęła kilka trudnych decyzji i chciała powiedzieć o nich Mikołajowi, ale on ją ubiegł. Michalina, po tym wszystkim, co się między nami wydarzyło, dużo myślałem i zdałem sobie sprawę, że jesteś kobietą, której potrzebuję. Wyjdź za mnie. Podczas jego monologu Michalina czekała i jednocześnie bała się, że Mikołaj powie coś, co sprawi, że wszystkie jej decyzje legną w gruzach. Ale tego nie zrobił. Ku własnemu zaskoczeniu Michalina była bardzo zdenerwowana. W takim razie dobrze robię. Zdecydowała i powiedziała. Mikołaj,
Dziękuję Ci za wspaniałe wakacje, za Twój stosunek do mnie, ale powtórzę to, co Ci już kiedyś mówiłam. Nie jesteśmy parą. Zakończmy to w tym miejscu, abyśmy mieli o sobie dobre wspomnienia. Aha, i odwdzięczę Ci się za te wakacje. Nie ma takiej potrzeby. To nie są DLA mnie pieniądze, a zaprosiłem Cię z dobroci serca. Chciałem spędzić te święta z Tobą. W porządku. Jeśli nie chcesz, nie będę Ci się narzucał. Do widzenia. Wyszedł, a ona przepłakała całą noc. Rano wstała kompletnie zdruzgotana, ale zdeterminowana, by wymazać Mikołaja ze wspomnień. Minęły 2 miesiące. Michalina złożyła pozew o rozwód z Damianem. Spakowała się i wywiozła jego rzeczy do rodziców, obiecując, że jeśli nie będzie próbował wrócić, nie wystąpi o alimenty. Dzieci wróciły do miasta, rozpoczął się rok szkolny. Życie toczyło się jak zwykle. Jedyną rzeczą, która dezorientowała Michalinę, było to, że nie otrzymała dokumentów dotyczących zapłaty za remont domu. Dzwoniła kilka razy i otrzymała obietnicę, ale jej nie wysłano. W końcu, po wzięciu wolnego w pracy, Michalina postanowiła sama pojechać po dokumenty. Miła pani sekretarka po wysłuchaniu Michaliny zasugerowała rozwiązanie tej kwestii z dyrektorem firmy. Najwyraźniej udało się wszystko wynegocjować, ale dokumenty nie zostały przygotowane. Bardzo się cieszymy, że mamy tak sumiennego klienta. Dopilnuję, żebyś dostał zniżkę. Zapraszam, Mikołaj już na ciebie czeka. Dopiero gdy Michalina weszła do gabinetu dyrektora, zdała sobie sprawę, co ją zmyliło w ostatnim zdaniu. Mikołaj siedział za biurkiem i patrzył na nią uważnie. Niespodziewane. Michalina powiedziała: to zależy DLA kogo. Czekałam na ciebie. Czekałam? Tak. Wiedziałem, że jesteś bardzo prawą i uczciwą dziewczyną i prędzej czy później przyszłabyś tu z tym pytaniem. W porządku. I tak się stało. Podejmijmy decyzję. Chodź. Mikołaj wstał i podszedł do Michaliny. Podszedł do niej prawie na wyciągnięcie ręki. Michalina, ku swojemu przerażeniu, zdała sobie sprawę, że jest niemal sparaliżowana. Nasza ostatnia rozmowa była źle przygotowana przeze mnie. Zapomniałem ci powiedzieć o jednej rzeczy. Pewnie dlatego mnie olałaś, co? Co to było? Michalina odpowiedziała ledwo ruszającym się językiem. Że cię kocham. A skoro już tu jesteś, to nie pozwolę ci odejść. Tuż przed Nowym Rokiem Michalina i Mikołaj świętowali cichy ślub w niewielkim rodzinnym gronie.